Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wszystkich widzów telewizji Trwam serdecznie pozdrawia ojciec Zdzisław Klawka. Ojciec Święty wznawia audiencje środowe w miesiącu sierpień. Lipiec to był czas wolny od audiencji, czas wakacji, czas urlopu dla Ojca Świętego, ale wiem, że i tak Ojciec Święty pracuje. Dzisiejsza audiencja odbywa się w auli Pawła VI. I za chwilę znakiem Krzyża Świętego Ojciec Święty rozpocznie dzisiejszą audiencję. Na początku zostanie przeczytany fragment Pisma Świętego w kilku językach, również w języku polskim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech będzie z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo disse a Maria: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo? Poiché non conosco uomo. Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Luc. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to Saint Luke. The angel said to Mary, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. And Mary said to the angel, How shall this be, since I have no husband? And the angel said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. The word of the Lord. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel dijo a María:
No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Disse o anjo, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Maria disse ao anjo, como será isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe, o Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Palavra da Salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. فقال الملاك لمريم لا تخافي يا مريم فقد نلت حظوة عند الله فستحملين وتلدين ابنا فسميه يسوع فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا ولا أعرف رجلا فأجابها الملاك إن الروح القدس سينزل عليك وقدرة العلي تظللك كلام الرب. Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Oto słowo Boże. Za chwilę wysłuchamy katechezy Ojca Świętego Franciszka. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dzisiejszą katechezą wchodzimy w drugą fazę historii zbawienia. Po kontemplacji Ducha Świętego w dziele stworzenia, będziemy go kontemplować przez kilka tygodni w dziele odkupienia, to znaczy w Jezusie Chrystusie. Przejdźmy zatem do Nowego Testamentu. Duch Święty w Nowym Testamencie. Dzisiejszym tematem jest Duch Święty we wcieleniu Słowa. W Ewangelii Łukasza czytamy, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Ewangelista Mateusz potwierdza ten fundamentalny fakt dotyczący Maryi i Ducha Świętego, mówiąc, że Maryja znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Kościół przyjął tę objawioną prawdę i bardzo wcześnie umieścił ją w sercu swojego symbolu wiary.
Na Soborze Ekumenicznym w Konstantynopolu w 381 roku, tym samym, który zdefiniował boskość Ducha Świętego, artykuł ten stał się częścią formuły credo, które jest dokładnie nazywane Wyznanie Wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskim i jest tym, co recytujemy podczas każdej mszy świętej. Stwierdza się on, że Syn Boży za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Jest to ekumeniczna prawda wiary, ponieważ wszyscy chrześcijanie wspólnie wyznają ten sam symbol wiary. Katolicka pobożność od niepamiętnych czasów czerpie z niego jedną z codziennych modlitw Anioł Pański. Ten artykuł wiary jest fundamentem, który pozwala nam mówić o Maryi jako oblubienicy par excellence, która jest figurą Kościoła. Istotnie, Jezus, pisze święty Leon Wielki, zrodzony z Matki Dziewicy, za sprawą Ducha Świętego, tym samym Duchem napełnia nieskalany swój Kościół, który przez chrzest rodzi Bogu niezliczone potomstwo synów. Paralelizm ten został podjęty w konstytucji dogmatycznej Soboru Watykańskiego Lumen Gentium, która mówi: wierząc bowiem i będąc posłuszną, Maryja zrodziła na ziemi Syna, Boga Ojca, i to nie znając męża, ocieniona Duchem Świętym, rzeczywiście Kościół, rozważając jej tajemniczą świętość, naśladując miłość oraz wypełniając wiernie wolę Ojca, dzięki przyjmowanemu z wiarą Słowu Bożemu, sam także staje się matką. Przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia dzieci poczęte z Ducha Świętego i zrodzone z Boga. Zakończmy praktyczną refleksją dla naszego życia, zasugerowaną przez podkreślenie przez Pismo Święte czasowników począć i porodzić. Czytamy w proroctwie Izajasza: oto Panna pocznie i porodzi syna, a anioł mówi do Maryi: oto poczniesz i porodzisz syna. Maryja najpierw poczęła, a następnie powiła Jezusa. Najpierw przyjęła go w sobie, do swojego serca i ciała, a następnie wydała go na świat. Tak też jest w przypadku Kościoła. Najpierw przyjął Słowo Boże, pozwolił, aby przemówiło do jego serca i napełniło jego wnętrzności, zgodnie z dwoma biblijnymi wyrażeniami, a następnie wydał je na świat swoim życiem i głoszeniem. Druga operacja jest bezpłodna bez tej pierwszej. Również Kościół w obliczu zadań przekraczających jego siły spontanicznie zadaje to samo pytanie: jak to możliwe? Jak możliwe jest głoszenie Jezusa Chrystusa i Jego zbawienia światu, który zdaje się szukać jedynie dobrobytu na tym świecie? Odpowiedź jest taka sama jak wtedy. Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Bez Ducha Świętego Kościół nie wzrasta, nie może przemawiać. To, co zostało powiedziane w Kościele w ogólności, odnosi się do każdego ochrzczonego. Każdy z nas czasami znajduje się w życiu w sytuacjach ponad swoje siły i zadaje sobie pytanie: jak mogę sobie z tym poradzić? W takich przypadkach pomocne jest przypomnienie sobie i powtórzenie tego, co anioł powiedział do dziewicy, zanim ją opuścił. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Bracia i siostra, my również za każdym razem podejmujmy naszą wędrówkę z tą pocieszającą pewnością w sercu. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Jeśli w to uwierzymy, to stanie się cud. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Bardzo wam dziękuję.
Notre Saint-Père, les fidèles de langue française sont po wygłoszeniu katechezy środowej, jak to jest w zwyczaju, spikerzy poszczególnych języków zapewniają najpierw Ojca Świętego o pamięci, o modlitwie, w intencji jego posługi apostolskiej. Następnie wyjaśniany jest dalszy przebieg dzisiejszej audiencji i nastąpi streszczenie też w języku, w tym momencie w języku francuskim, dzisiejszej katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego w języku francuskim. Posłuchajmy. Avec cette catéchèse, nous entrons dans la deuxième phase de l'histoire du salut et le thème d'aujourd'hui est le Saint-Esprit dans l'incarnation du Verbe. L'Église a repris ce fait révélé et l'a placé au cœur de son symbole de foi. Elle s'en est aussi servie dans l'élaboration de la prière de l'Angélus. Cet article de foi est le fondement qui nous permet de parler de Marie comme épouse par excellence et figure de l'Église. Marie a d'abord conçu, puis enfanté Jésus en l'accueillant en elle, dans son cœur et dans sa chair. L'Église a aussi accueilli la parole de Dieu. Elle a laissé parler à son cœur, rempli ses entrailles et elle a fait naître par la vie et la prédication. Tout comme Marie et l'Église, lorsque nous nous trouvons dans des situations qui dépassent nos forces, poursuivons notre chemin avec la forte conviction que rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua francese. Pozdrawiam wszystkie osoby francuskojęzyczne. In particolare l'associazione degli ex alunni del collège della retraite di Jean D. Absolventów pewnego kolegium. Świętego Jana, bracia i siostry, polecajmy Marii Dziewicy tych wszystkich, którzy przeżywają trudne sytuacje, aby poprzez jej wstawiennictwo Duch Święty rozpalił w ich sercach pewność, że nic nie jest niemożliwe u Pana Boga. Niech Bóg was błogosławi. Italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les personnes de langue française, particulièrement l'association des anciens élèves du collège de la retraite de Yaoundé. Frères et sœurs, confions toutes les personnes qui traversent des situations difficiles à la Vierge Marie, afin que par son intercession, le Saint-Esprit ravive dans leur cœur la certitude que rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Po języku francuskim, kolejna język angielski. Pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. With today's catechesis, we begin our reflection on the Holy Spirit's role in our redemption. The early ecumenical councils that gave us the Nicene Creed affirmed both the divinity of the Holy Spirit and his work in the Incarnation. While all Christians profess this creed, Catholic devotion further expresses its faith in a favorite prayer, the Angelus. Mary is understood to be the bride of the Spirit, and so prefigures the Church, as teaching has maintained from the past to the present. By receiving and sharing the Word of God, every Christian, regardless of life's challenges, can experience, like her, what the Spirit does for the whole Church. For as the angel said to Mary, nothing is impossible for God. The Holy Father will now greet us in Italian.
Kieruję moje serdeczne pozdrowienia języka angielskiego obecnych na dzisiejszej audiencji, szczególnie tych z Irlandii. Wzywam dla was radość i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg was błogosławi. I invoke upon you and your families the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Speaker języka niemieckiego też. Jak poprzedni zapewnia Ojca Świętego o życzliwości, o modlitwie w Jego apostolskiej posłudze. Też wyjaśniany jest dalszy przebieg audiencji, która zakończy się zaśpiewaniem w języku łacińskim modlitwy Ojcze Nasz, a po czym otrzymamy apostolskie błogosławieństwo Ojca Świętego, który też pobłogosławi, poświęci wszystkie przedmioty służące do kultu. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, nachdem wir uns mit dem Wirken des Heiligen Geistes in der Schöpfung befasst haben, wollen wir ihn nun im Erlösungswerk Christi betrachten. Wie wir in der Lesung gehört haben, beginnt dieses, indem der Heilige Geist über Maria kommt. So bekennt die ganze Christenheit im großen Glaubensbekenntnis mit einer Stimme: Der Sohn Gottes hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Wie Maria nimmt auch die Kirche das Wort Gottes zuerst auf, um es dann zu verkünden. In Maria erblicken wir daher das Urbild der Kirche, die durch die gläubige Annahme des Wortes Gottes auch selbst Mutter wird. Durch Predigt und Taufe nämlich gebiert sie die vom Heiligen Geist empfangenen und aus Gott geborenen Kinder zum neuen und unsterblichen Leben. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, bracia e sorelle języka niemieckiego, każdego dnia modlimy się modlitwą Anioł Pański, aby rozważać tajemnicę wcielenia Słowa Bożego. I w ten sposób, aby głosić zbawienie Chrystusa. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, beten wir täglich den Angelus, den Engel des Herrn, um das Geheimnis der Menschwerdung des Wortes beständig zu betrachten und so den Menschen das Heil in Christus zu verkünden. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, después de haber reflexionado sobre el Espíritu Santo en la obra de la creación, con esta catequesis entramos en la segunda etapa de la historia de la salvación. Pasamos, por tanto, al Nuevo Testamento y contemplamos al Espíritu Santo en la obra de la redención, es decir, en Jesucristo. El tema de hoy es el Espíritu Santo en la encarnación del Verbo. Sabemos que la Virgen María, por su fe y su obediencia, engendró al mismo Hijo de Dios, y gracias a su sí, podemos llamarla esposa del Espíritu Santo y figura de la Iglesia. Leemos en el Evangelio de Lucas que María concibió y dio a luz a Jesús, es decir, lo acogió en su corazón y en sus entrañas, y después dio testimonio de él con toda su vida. También nosotros estamos llamados, como María, a dejar espacio al Espíritu Santo para que actúe en nosotros. Cuando atravesamos situaciones difíciles, renovemos nuestra confianza en el Señor, recordando las palabras del ángel a María: nada es imposible para Dios. No olvidemos esa palabra que nos puede ayudar mucho en la vida. Nada es imposible para Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Se ve que hay muchos hoy. Hay muchos de lengua española. Y veo banderas de varios países. La semana próxima celebraremos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros para que acojamos la palabra de su Hijo, las encarnemos en nuestro obrar y vivamos siempre orientados hacia Él. Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Retomamos as catequeses sobre o Espírito Santo e nos próximos encontros refletiremos sobre o lugar que ele ocupa na obra da redenção. Hoje contemplamos a sua presença no mistério da encarnação. Quando rezamos o credo, professamos que o Filho de Deus encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. A partir desse artigo da fé, referimos-nos a Maria como esposa e, portanto, como imagem da Igreja. Na verdade, à semelhança do que aconteceu com a Virgem Mãe, o Espírito Santo fecunda a Igreja, pois na medida em que ela acolhe a palavra divina,
continuamente gera em si, pelo anúncio do Evangelho e pela água do batismo, novos filhos de Deus. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari peregrini di lingua portoghese, a tutti voi rivolgo drodzy bracia i siostry, wam wszystkim portugalskojęzycznym pielgrzymom. Pozdrawiam was i życzę, abyście tu w czasie pobytu w Rzymie mogli przeżywać prawdziwą wiarę. I zawsze idźcie za inspiracjami Maryi. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, a todos vós dirijo uma cordial saudação de boas-vindas e desejo que a vossa presença em Roma seja uma oportunidade para revigorar a fé. Abandonai-vos completamente nas mãos de Deus, como fez Maria, nossa mãe. Deus vos abençoe, a vós e as vossas famílias. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الروح القدس الذي يقود شعب الله إلى لقاء يسوع موضوع رجائنا، وقال: إنجيلا لوقا ومتى يؤكدان على أن مريم العذراء حملت بقدرة الروح القدس، وقد أدخل مجمع القسطنطينية المسكوني سنة 381 هذه العقيدة في قانون الإيمان الذي نتلوه في القداس الإلهي، وفيه نعلن أن ابن الله تجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس. وقال قداسته: مريم العذراء بإيمانها وطاعتها وبقوة الروح القدس ولدت على الأرض ابن الآب، وكذلك الكنيسة إذا تشبهت بمريم العذراء وأتمت إرادة الآب بكل أمانة تصبح هي أيضاً أماً وتلد بالعماد لحياة جديدة غير فانية أبناء حبل بهم من الروح القدس ومولودين من الله. وعندما تواجه الكنيسة تحديات فوق طاقاتها وتسأل مثل مريم العذراء كيف يمكن أن أواجه كل ذلك، يجيبها الله: ما من شيء يعجز الله. ولهذا نحن أيضا نتكل على الروح القدس ونكون به دائما أقوياء، لأن لا شيء يعجز الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. Pozdrawiam arabskojęzycznych pielgrzymów. Jesteśmy wezwani, aby wędrować, pielgrzymować w świetle Chrystusa, ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego. Niech Pan was wszystkich błogosławi i chroni
od wszelkiego zła. Uchajil mu'minina natiqina billugati al-arabiyya. نحن مدعوون إلى أن نسير بثقة مع الله لأن ما من شيء يعجزه وهذا اليقين هو ما يعزز قلوبنا ويقودنا في مسيرتنا الروحية بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów, pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy cykl poświęcony kontemplacji Ducha Świętego w dziele odkupienia. Stąd dzisiejszy temat brzmi Duch Święty we wcieleniu Słowa. W Ewangelii Świętego Łukasza czytamy: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Święty Mateusz podaje jeszcze, że Maryja znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Głosimy to w każdym wyznaniu wiary podczas mszy świętej oraz w modlitwie Anioł Pański. Jezus zrodzony z Matki Dziewicy za sprawą Ducha Świętego tym samym Duchem napełnia nieskalany swój Kościół, który jak naucza Sobór Watykański II staje się Matką, gdy z wiarą przyjmuje Słowo Boże. Maryja najpierw poczęła, a później powiła Jezusa. Kościół także najpierw przyjął Słowo Boże, pozwolił, aby przemówiło do jego serca, a następnie wydał je na świat swoim życiem i głoszeniem. Przepowiadanie bez uprzedniego przyjęcia słowa do serca jest bezpłodne, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Przyjmijcie do swojego serca Słowo, a Duch Święty stąpi na was. Otrzymacie Jego moc i będziecie Jego świadkami. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Ogni giorno vi trovate di fronte. Si fanno sentire i polacchi, eh? Ogni giorno vi trovate di fronte a molte domande e situazioni nella vita per le quali vi mancano soluzioni. Proprio in questi momenti Dio desidera rivelarvi la sua tenera sollecitudine e la forza dell'amore. Imparate da Maria di Nazaret un atteggiamento di fiducia e di affidamento filiale a Dio e al suo piano salvifico. Vi benedico tutti. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Codziennie stajecie wobec wielu pytań i w sytuacjach życiowych, wobec których brak rozwiązań i zrozumienia. Tak, one mogą przerastać was, ale nie Boga. Właśnie w tych momentach On pragnie objawić wam swoją czułą opiekę i moc miłości. Uczcie się od Maryi z Nazaretu postawy ufności i dziecięcego zawierzenia Bogu i Jego zbawczemu planowi. Wszystkim wam błogosławię.
Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Ojcze Święty, pielgrzymi języka włoskiego, zapewniamy swoje życzliwości i modlitwie za Twoją posługę apostolską. Che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Dzisiejszej audiencji. Continuo a seguire con grande preoccupazione. Z wielkim przejęciem śledzę sytuację na Bliskim Wschodzie. Potwierdza mój apel wszystkim stronom, że aby zaprzestano ognia we wszystkich miejscach, począwszy od Gazy, bo sytuacja humanitarna jest tam tragiczna. Modlę się, aby poszukiwanie pokoju było na czele i aby zemsta była rozbrojona przebaczeniem. Moja modlitwa również za Ukrainę, za Myanmar. Te kraje są doświadczone wielkim cierpieniem. Jednoczmy nasze siły, modlitwy, aby były wyeliminowane dyskryminacje etniczne w regionach Pakistanu i Afganistanu, szczególnie dyskryminacje przeciwko kobietom. Kieruję moje serdeczne pozdrowienie pielgrzymom, do pielgrzymów włoskich, przybyłych z różnych parafii. I życzę, aby pielgrzymka do Rzymu wzmocniła waszą wiarę. I szczególne moje pozdrowienie do młodzieży, do chorych, do dzieci. Też świętowaliśmy rocznicę odejścia do nieba Pawła VI. I dla was wszystkich moje apostolskie błogosławieństwo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hobiscum. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I tak dobiegła końca audiencja.
z Ojcem Świętym Franciszkiem. Audiencja poświęcona tematowi Duch Święty we wcieleniu Słowa. Dziękujemy Państwu za ten czas modlitwy, czas medytacji, za ten czas przeżyty wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem w tej naszej wspólnocie Kościoła. Żegna się z Państwem Ojciec Zdzisław, życząc pięknego dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.